Hejka bestie, witam w kolejnym vlogu. Mieliśmy taką mini przerwę na kanale, ponieważ niestety byłam chora i niestety ktoś, nie będę mówić kto, zaraził mnie. Jak widzicie, w ogóle tutaj jest strefa balonowa, to jest w ogóle strefa imprezowa w naszym domu na ten moment, ponieważ zrobiliśmy przez weekend, w niedzielę, czyli przedwczoraj, chyba tak. Zrobiliśmy tutaj urodziny Sławka, także była moja mama, był jej narzeczony Wojtek, byli rodzice Sławka, także było super. Możliwe, że powtórzymy to za 2 tygodnie na moje urodziny, także ja wam zaraz pokażę, jak wygląda mój salon, coś nasz salon. Moi drodzy, mamy nowe podusie i one są na wyprzedaży z Reserved. Przepiękne, stwierdziłam, że już kupię 2, ponieważ będą na przyszły rok. I uwaga! Boże, jak tu jest smutno bez tego, naprawdę. O, wszystko już jest prawie popakowane. Jeżeli chodzi o jakieś takie dostanie pakowanie, to zostaną nam tylko chojneczka. No przykro mi strasznie. O, bo to tak dawało, wiecie, taki vibe fajny temu salonowi, a on jest teraz taki smutny i pusty. Może nam się dzisiaj uda kupić coś z Sinsay'u, jakiegoś takie, wiecie, coś takiego bardziej, żeby coś przystroić tutaj. No bo, kurczę, nienawidzę, jak wiecie, tak wszystko jest takie smutne i, nie wiem, kilka rzeczy jest na krzyż i tyle. No i jak na razie tak to wygląda. No jedyne co, to kupiłam jakieś takie właśnie kiciki, nie wiem, kiczki. Jakieś takie, jak to się nazywa, nie wiem. Piórka, coś takiego. No ale właśnie nie pasowało mi to za bardzo tutaj, bo się za bardzo zlewało. Drugi raz się już nie dam oszukać i wezmę jednak te rękawiczki, bo serio, byłam 4 godziny na zimnie. Było tak zimno, że po prostu jak wróciłam do domu, to po prostu musiałam zrobić sobie odmrażanie. Polewałam się ciepłą wodą. Później zaczęłam... Nie, no tragedia, serio. Spędziłam w łazience pół godziny lejąc się ciepłą, po prostu wrzącą aż wodą, bo po prostu... Myślałam, że się już nie dam rady odmrozić. Chciałam być odkamienić. Po prostu było tak zimno. Minus 19 rano, rozumiecie? Minus 19 rano. Dramat. Także let's go, jedziemy. Jestem odmrożona. Mam nadzieję, że... Nie no, trochę mniej spędzę tego czasu teraz, więc będę raczej tylko w autobusie w jednym. Nie 10 jak dzisiaj. Także... Trzymajcie kciuki, żebym nie musiała później się odmrażać. To jest taki obowiązkowy punkt, kiedy wchodzę do galerii, zawsze muszę mieć słuchawki. Żeby, wiecie, żaden pan z mBanku do mnie nie zagadał. Stwierdziłam, że chcę przymierzyć takie spodnie. Mam już bardzo podobne, tylko one są chyba z innym stanem, co się... Ja bym wziął czarne. Tylko te spodnie mają po prostu takie nogawki jakby szersze, więc zobaczymy w ogóle. Girls, jakby 75 zł. Są takie spodnie, mega. Mam nadzieję, że będą wyglądać dobrze na mnie, bo na mnie ogólnie często po prostu spodnie wyglądają niefajnie. Nie będą uciekać. Czy to są te spodnie, które ja zmierzałam? Zastanawiałam się, czy to są one. Jezus, dobra. Mam rozmiar 36 tutaj. Zobaczymy, jak będą wyglądać. Nie wiem. Czy je weźmiemy? Laski, ja nie wiem. Dziwnie wyglądają. Czy weźmiemy te spodnie? Nie wiem, totalnie nie wiem, zaraz wam pokażę. Jestem przekonana, co to? Ale myślę, dobra, no. Weźmiemy je, no. Bo w sumie może akurat kiedyś się bardziej przekonam do nich. Nie wiem, tylko w kroku coś tu jest nie tak. W stylu, wiecie, wzięłam do fabuły, ale się wkręciłam. Ona dziewczynka jest zajebista, no patrzcie. Jakby... To
totalnie czuję się jak taka, wiecie, wife house, tak wiecie, po prostu jest totalnie odwalona. Możesz przejść z domu, wszystko jest gotowe, gotowana i w ogóle... No zajebiste jest, zobaczysz te nóżka, no elegancko. No i bez ja to biorę, no. Ej, zajebiste, no naprawdę. A tak by the way, to ja się na nim czaiłam już długo, ale jakoś nigdy nie po prostu nie kupiłam, nie? Nigdy nie wzięłam do koszyka. Dlaczego? Tej jasnej kurtki już nad nie przymierzam, bo stwierdziłam, że po prostu nie. Chyba nie. Jeżeli ona jest jeszcze krótka, z krótkimi rękawami, to już... No. Wróciłam z holem zakupowym. Dobra, więc tak. Zacznijmy może od tego, że wiecie, co kupiłam w Stradivariusie. I może teraz tak na spokojnie, bo mam wrażenie, że wiecie, w tych przymierzalniach to jest tak głośno, że ja tego słyszałam, co mówią pani i pan z kabiny obok. Także mam wrażenie w ogóle, że chyba coś jednak było droższe, bo zapłaciłam 172 zł i... Sukienka kosztowała 95? 90? To ja myślałam, że 70, czekajcie. Chyba, że to tamta druga, Jezu, nie wiem. Ej, ja wam pokazywałam chyba nawet cenę, co jest grane ze mną, nie wiem. 75, 90 spodnie, bardzo fajne. Ja uważam, że mimo to, że na razie myślę o nich tak, to myślę, że wiecie, później będę żałować, że ich nie kupiłam. Także kupiłam. One są takie troszeczkę z takimi szerszymi nogawkami. Także myślę, że spoko. Zawsze można, wiecie, jakoś fajnie wystylizować je. Jakby ja na przykład bardzo lubię takie spodnie. Nawet teraz mam takie spodnie na sobie. Tylko po prostu mam takie obcisłe. Ja lubię takie po prostu obcisłe czasem spodnie. No, także fajne. Pokazuję wam jeszcze raz numer referencyjny, jakbyście byli zainteresowani. No i sukienka. Dobra, czy ona naprawdę kosztowała tyle? Właśnie... Come on, co jest grane? Nie wiem, mam wrażenie, że wam kurczę pokazywałam. I że tam było 75, ale dobra, zaraz zobaczymy, czy ja po prostu jestem taką ciapą i nie wiem. No nie, ej, nie, 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 ja teraz zostałam oszukana, patrzcie. 75? Co jest grane? Czuję się oszukana. No ale no cóż, dobra. Może po prostu jakiś błąd metki, nie wiem. Ogólnie jest jakby prezent od Sławka, bo Sławek mi kupił kiedyś bon do Stradivariusa, także wykorzystałam go. Jeszcze mi to zostało, tylko w sumie nawet nie wiem ile. Dobra, lecimy dalej. Jest to paczka, którą zamówiłam ponad tydzień temu. Ja już zapomniałam, wiecie, zapomniałam, że ją zamówiłam. Coś musi tu dzieje z rzęsami. Chyba tam są body. Nie będę się teraz przebierać, bo totalnie mi się nie chce, serio, jakby... Przepraszam. Ale jestem jeszcze tak zziębnięta, że ja po prostu potrzebuję tylko wejść pod kocyk i poleżeć sobie. To są mega fajne body. One kosztowały... O Jezus, ja wam teraz nie powiem, ile kosztowały. Kurde. No około chyba... nie wiem, on 29 zł chyba kosztowały. Na lato będą zarąbiste. Patrzcie, takie body z takimi, wiecie, taką fajną, takim fajnym prążkowanym wzorkiem, mega ładne. I z takimi plecami normalnie. Oh my god, Halina, trzymaj mnie. Kurde, jak to się robi, patrzcie. O, patrzcie, nie wiem, czy będziecie widzieć, ale tak to wygląda, że one mają takie skrzyżowane plecy. I tutaj też mam jakieś takie skrzyżowane chyba, tak? Mam podobne, tylko jeszcze takiej nie mam. Takim ładnym kolorku, jest taki beżowy. To jest taka, wiecie, zwykła, basicowa koszuleczka, bluzeczka. Z też w prążki, ja kocham prążki. Ja kocham, po prostu uwielbiam prążki. Albo coś musi być turbo gładkie, z poliamidu, albo wiecie, prążki. No po prostu, I can't. Ona kosztowała chyba 30...
coś między 35 a 39, coś takiego, ale mega ładna, fajna i jeżeli byście chcieli numer referencyjny, to proszę bardzo. I tego też w sumie wam podam. Także łapcie sobie numer referencyjny. I teraz ostatnia siateczka z Sinseya. Jest to taka siatka, która... nie kupiłam tam za bardzo nic, bo kupiłam po prostu, wiecie, chciałam po prostu iść po jakieś rzeczy typu dekoracje i tak dalej, ale tam nie ma totalnie nic. Tam są tylko wyprzedaże w sumie z grudnia, z takich, wiecie, świątecznych rzeczy. No to tak w sumie nic za bardzo mi się nie rzuciło w oko. No a mam wrażenie, że oni się z nią śmieją. I oni są w szoku, że ludzie nagrywają. Tak, moja sąsiadka nam patrzy w okno ciągle 24/7. I dziadek też. Znalazłam kubek termiczny, termos, nie wiem jak zwał, tak zwał. Bardzo fajny, nie wiem w ogóle, czym jest taki turbobiały? Bo on jakoś tak dziwnie to wygląda. Ale on jest taki, no biało, jakiś taki szarawy, mam wrażenie, że... Tak go widziałam na niej w sklepie, ale mi się wydaje, że na pewno się przyda, bo lubię sobie czasem, wiecie, pić kawkę. Nawet sobie jutro zrobię kawkę, jak będę jechała w tą następną podróż ostatnią. Także 25 zł. 25,99, także bardzo fajny taki termosiko kubek. Potem z Insta ja jeszcze zobaczyłam piękne spineczki z takimi jakimiś diamencikami za 6 zł. Bez grosika. I jeszcze zauważyłam coś pięknego. To już kosztowało 12,99, ale piękne, po prostu boskie. Tak mi się spodobała ta spinka. Oh my god, normalnie teraz są takie, wiecie, tak mega na topie, takie, wiecie, spinanie włosów takimi spinkami, zajebiste. I znalazłam, no już trochę mniej mi się podobają niektóre te, dobra, nie podobają mi się po prostu te dwie jakby spineczki, nie wiem jak to się nazywają, wsówki, ale te mi się podobają jak najbardziej, więc po prostu może te komuś oddam, albo mi się jakoś, nie wiem, spodobają, zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście ze mną w dzisiejszym vlogu. Bestie moje kochane. I widzimy się już w kolejnym vlogu na moim kanale. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo już w sumie moje siły pochorobowe są na dobrej drodze. Dobrej drodze, tak się mówi. Po prostu już jest lepiej ze mną. Ja już w ogóle jestem, wiecie, uśmiechnięta, także ja mam w ogóle inny vibe w tym roku. Dowiecie się w kolejnym vlogu, jak już wiecie, zdążę to przetworzyć i powiedzieć wam to z sensem, żeby to miało jakikolwiek sens, bo jak na razie to ja chyba jednak jeszcze jestem trochę chora i nie do końca mój mózg przetwarza wszystko, co bym chciała powiedzieć. Przypominam jeszcze o subskrypcji mojego kanału, bo już niedługo zbliżamy się do 700, także subskrybujcie, bo może jakaś niespodzianka was ominie, więc pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, bo jeszcze dużo osób nie subskrybuje. Widzimy się w kolejnym filmie, bestie, bye!